Przedstawiam jeszcze raz autora książki pana Jacka Zembrzuckiego i Wandę Zwinogrodzką, której przedstawiać nie należy, ale należy witać. Dzień dobry państwu. Małe, ale szacowne grono, jak patrzę na państwa mordki. Więc panie Macieju, jakby pan zamknął drzwi z tej strony, to bym też mógł pana powitać. Oddaję głos. Dziękuję bardzo. Ja tytułem wstępu chciałam powiedzieć parę słów. No przede wszystkim o bohaterze naszego wieczoru, Jacku Zembrzuskim. Nie bohaterze, protestuję, jak państwo widzą. Jacek Zembrzuski jest reżyserem teatralnym. Także szukam właściwego słowa, bo komentatorem, tak bym to ujęła, czy zgodzisz się na to, no bo krytykiem to być i reżyserem i krytykiem to jest trudno, tak, ale jest komentatorem, ponieważ prowadzi bloga na o teatrze, choć nie tylko o teatrze, który od czasu do czasu bulwersuje, powiedziałabym, środowisko teatralne zwłaszcza. Ostatnimi czasy jest też w tym środowisku, powiedziałabym, czymś w rodzaju wroga ludu chyba, prawda? Czymś w rodzaju wroga ludu, dlatego że mogą państwo znaleźć w sieci kuriozalny dosyć tekst Janny Krakowskiej-Narożniak o Jacku Zembrzuskim, który polecam państwu, bo to, znaczy może to taka, taki nazywa śmiech przez łzy. Zembrzuski się nazywa. Tak. To może śmiech przez łzy, ale warto zajrzeć naprawdę, dlatego że to jest stalinowski tekst, po prostu tak trzeba powiedzieć. To jest stalinowski tekst napisany kilka tygodni czy tam miesięcy temu i warto zobaczyć, że ta na własne oczy, że ta poetyka żyje, dobrze się miewa i pięknie się rozwija. Otóż jednym z powodów, dla których, choć nie jedynym, dla których Jacek został mianowany wrogiem ludu w tym środowisku, jest książka, o której dzisiaj... Ale powiedziałaś, w jakim środowisku? Teatralnym, tak. Nie, no. Nie. W lewicowym. No tak, podwanie. Ale ono jest w większości takie. Także to jest prawda, że jest tam margines inny, tak, i na to liczymy. Więc jednym z powodów jest książka, którą napisał i wydał własnym nakładem. Ta książka nosi tytuł Ósmy Dzień Teatru i wiąże się z pewnym wątkiem biografii Jacka, który tutaj będzie przedmiotem, jak myślę, naszej dzisiejszej rozmowy. Mianowicie obok tych swoich różnych zatrudnień teatralnych i około teatralnych, Jacek jest również bardzo długoletnim, powiedziałabym, wielbicielem Teatru Ósmego Dnia. To jest kilkadziesiąt lat, że tak powiem, stałej asysty oglądania wszystkich premier, współpracy w pewnym sensie z zespołem, to znaczy przyjaźni z tym zespołem, udziału w rozmaitych rozmowach, działaniach itd., itd. Krótko tylko przypomnę, że Teatr Ósmego Dnia to jest jedna z najważniejszych scen alternatywnych, powiedzmy, że teatru studenckiego czy alternatywnego, która w ubiegłym roku, jesienią, tym skończonym właśnie roku, obchodziła swoje 50-lecie. Powstała w latach 60. Dzisiaj też może warto przypomnieć, że jednym ze współtwórców Teatru Ósmego Dnia był zmarły niestety niedawno Stanisław Barańczak. Tym niemniej ten Teatr Ósmego Dnia, o którym dzisiaj będziemy mówili, narodził się trochę później wraz z momentem, kiedy dyrekcję artystyczną, jeśli tak można powiedzieć, kierownictwo artystyczne objął Lech Raczak, został reżyserem tego aktoru, był przez jakiś czas również jego aktorem, ale przede wszystkim reżyserem, jakby kreatorem tego fenomenu artystycznego. I o tym, co się
z tym teatrem stało. Będziemy rozmawiać dalej. Natomiast na początek ja bym chciała, pozwolę sobie przeczytać fragment, taką powiedziałabym relację profesora Aleksandra Nalaskowskiego, zamieszczoną nie tak dawno w sieci, na temat tego, czym był Teatr Ósmego Dnia dla tego pokolenia. Przez to pokolenie to mam na myśli pokolenie, które jakoś dojrzewało w latach 60. i 70. ówczesnej młodzieży inteligenckiej, pewnej formacji. Otóż Nalaskowski tak pisał o tym teatrze. Ówczesne wielkie zespoły, miał na myśli zespoły alternatywne właśnie, czy studenckie, były moimi i części pokolenia mentorami, wychowawcami. Na samym szczycie cnót stał poznański Teatr Ósmego Dnia. Jego spektakle nacechowane były atmosferą półlegalności, a wypełniająca salę publiczność naszpikowana była donosicielami. Teatr, prawie nieistniejący w oficjalnym obiegu, zbierał zawsze ogromne tłumy. Ówczesny zespół Raczak, Wójciak, Radomski, Borowski, Kęszycki, Janiszewski był dla nas jak z etycznego Olimpu. Bo był to teatr niemożliwy. Spektakle takie jak Przecena dla wszystkich, Ach, jakże godnie żyliśmy, Więcej niż jedno życie. Musimy poprzestać na tym, co nazwano tu rajem na ziemi. Wewnętrznie rozrywały, pozbawiały wszelkich złudzeń co do realności socjalizmu i kształtowały w nas głośne nie wobec sowieckiej i lewicowej hegemonii. Aktorzy grali perfekcyjnie, z kunsztem mistrzowskim, genialnie. Teatr ten obnażał przaśną rzeczywistość real socjalizmu, a jednocześnie pouczał, aby szukać wolności w sobie. Wyrosłe z buntu ósemki do buntu namawiały. Byli po to, abyśmy poczuli się lepsi. Już do końca życia będziemy oglądać Przecenę, my z wtedy, bo taki teatr, a także ten teatr był dla nas najważniejszy na świecie. Tyle Nalaskowski, a ja teraz chciałam zapytać, Jacku, ciebie, jak wyglądały początki twojego kontaktu, że tak powiem, z Teatrem Ósmego Dnia i czym ten teatr był wówczas, to znaczy, no, mam na myśli w twoim przypadku lata 70. Najpierw pozwolisz, że podziękuję za zaproszenie, czuję się zaszczycony, jestem tutaj drugi raz, ale oczywiście pierwszy raz, pierwszy i ostatni, pewnie za tym stołem, czuję się zaszczycony. Bardzo się cieszę, powiedziałaś już mi przed tym, że przeczytasz ten tekst profesora. No, on jest trafiony w dziesiątkę. On jest trafiony w dziesiątkę, te parę zdań. To tak rzeczywiście taką rolę ten teatr, będziemy jeszcze o tym dłużej rozmawiać. Ale zapytałaś, jak ja tam trafiłem. No, może opowiem, bo to jest anegdota, więc to może dobrze tak od tego zacząć. Ja tam trafiłem, jakby to powiedzieć delikatnie, może nie delikatnie, tylko zacytuję Ewę Wójciak. Ja tam trafiłem jako ubek. Jako ubek, tak. Znaczy tak usłyszałem pierwszy tekst, to ten ubek. A ubek dlatego, że ja, to był rok 77 na premierze Przeceny dla wszystkich, chyba październik to był. 77 albo 6, nie pamiętam. A rok wcześniej oni byli w Warszawie z przedstawieniem Musimy poprzestać na tym, co tu cenzura wyrzuca, rajem na ziemi. Cenzura wyrzuca tu, to cytat z Dostojewskiego i to jest przedstawienie, które się działo w remoncie. I zostało to przedstawienie zerwane przez aktorów, przez Ewę Wójciak. Z takim tekstem schodzili ze sceny, z takim ta warszawska publiczność, nie podoba się. No więc ja byłem jednym z widzów siedzących na podłodze, bo to był teatr alternatywny, przestrzeń taka jak tu. Siedzieliśmy na podłodze, oni grali w kółko, tylko z takimi beczkami. No jako żywo nikt w nich nie rzucał niczym, wszyscy byliśmy bardzo przejęci, ale no, coś się im nie podobało i zeszli ze sceny. Zeszli ze sceny, ale zeszli tak tam w te prawe drzwi. A ja, jako bywalec tego miejsca, wiedziałem, że tam nie ma innego wyjścia stamtąd. Tylko tam się wchodzi i trzeba wyjść stamtąd z powrotem przez ten. Więc ja zarządziłem wśród takich mniej więcej, no tylko, że troszkę byliśmy, przepraszam, wszyscy byliśmy młodsi wtedy, to ja zarządziłem, a bo Leszek wyszedł.
Leszek Racza. I ja powiedziałem, no mogę siebie zacytować? Dobrze. No więc powiedziałem, znaczy zacząłem od Naka i że to, co się stało, czyli to, że wyście zerwali przedstawienie, to jest ważniejsze od tego waszego pieprzonego teatru. Bo jest reakcja. Jest reakcja, wzajemna reakcja. Tu ludzie, bo ludzie oczywiście szemrali, tam oddać 20 zł za bilet. I Leszek w ogóle nie chciał gadać, wrócił, a powtarzam, a ja wiedziałem, że tam nie ma wyjść. Znaczy weszli i muszą wyjść z powrotem. W związku z tym, bo my strajkujemy, żeśmy tutaj siedli, te 20 osób, co zostało, bo to tak jak dzisiaj reszta poszła do domu, i że my chcemy rozmowy. I teraz dalszego ciągu, nie pamiętam, muszę, słowo honoru, muszę wykonać skrót myślowy do po roku 77. No prawdopodobnie jednak tej rozmowy nie było, więc może oni się ewakuowali z pierwszego piętra. Nie wiem, no, nie pamiętam, wyparłem z pamięci, musiało nie być tej rozmowy i teraz jest po roku. Ja jadę do Poznania, nie pamiętam w jakich okolicznościach, oglądam przecenę i po prostu nie mogę wyjść. I to zresztą nie tylko mój wypadek. Znaczy pytam nieśmiało, czy mogę wam w czymś pomóc. W sensie spakować rzeczy po spektaklu. I Ewka wychodzi i mówi, ja cię pamiętam, to ty jesteś ten Lubek tam co tego w Warszawie. No to określa, przepraszam, koniec anegdoty, to określa bardzo dobrze ich stosunek do świata. Że użyję magicznego określenia, które chciałem sobie zachować na puentę, czarno-biały. Od początku, rok 70, to byli tylko, znaczy wrogowie i przyjaciele. No ale czas był taki, że nie skłaniał ku malowania pełno tą, jak się mówi, paletą tęczy. Tam mi bardzo prędko Adam Michnik wystawił jakieś papiery. To już mnie przy tym nie było, ale tak jakoś tam o mnie zaświadczył, bo ja chodziłem na uniwersytet latający. Adam się z nimi przyjaźnił. Mówię Adam, bo ja jestem z nim po imieniu od 30 lat. Rzadko się widujemy ostatnio, ale no to przecież się nie będę wypierał. I tam coś właśnie, Michnik tam mi wystawiał jakiś papier, no więc przestałem być Łubek. Ale trafiłem tam jako Łubek. No, no to tyle długa opowieść. Ale może... To ty zapytasz, a ja powiem, to znaczy, jacy byli ważni. Ja dopowiem jeszcze, że książka, o której dzisiaj mówimy i która tutaj możemy ją pokazać, nieduża, to jest duży esej właściwie, jest bardzo gorzkim rozrachunkiem z tymi kilkudziesięcioma latami, które no, wspólnego właściwie życia, można powiedzieć, z Teatrem Ósmego Dnia. Jest no, rozrachunkiem, którego bilans, kiedy czyta się tę książkę, wydaje się czytelnikowi w jakiś sposób negatywny. Mówię to bez pewności, dlatego że jednak przy całym rozczarowaniu, którego książka Jacka jest świadectwem, oczywiście i tak pozostaje ona również świadectwem no, pewnego bardzo ważnego, formacyjnego, wspólnego doświadczenia. Doświadczenia, które no, dużą część tego pokolenia formowało, ale oczywiście tylko pewną grupę blisko współpracującą z Teatrem Ósmego Dnia aż tak silnie. Więc oczywiście tutaj taki bilans trudno jest przeprowadzić, dlatego że to, że gdzie Teatr Ósmego Dnia osiadł w 50 lat później, to znaczy w przededniu czy też w roku swojego jubileuszu, no jest rzeczywiście dosyć dramatycznie odległe, przynajmniej w takiej perspektywie postrzegania z dystansu, bo ja mam zdecydowanie większy dystans. Ja znałam Teatr Ósmego Dnia tylko jako widz, nigdy nie byłam z nim zaprzyjaźniona jak Jacek. No, jest to dramatyczny dosyć przeskok. I teraz chciałam jeszcze raz przeczytać Państwu dwa fragmenty, żeby ten przeskok zilustrować, to znaczy krótkie, chciałam uspokoić. Mianowicie to są, znaczy mówiliśmy o tym, czym teatr był wtedy, kiedy
w tych latach 70. A teraz chciałam powiedzieć coś o tym, czy pokazać, czym ten teatr jest dzisiaj i żeby to w pełni uzmysłowić, przypominam tą opinię profesora Nalaskowskiego, że to był teatr niemożliwy i rzeczywiście to było dosyć powszechne. Pamiętam, że również moje jakby takie odczucie przy pierwszym kontakcie, no potem to już oczywiście jak się było stałym widzem Teatru Ósmego Dnia, no to już nie było takiego szoku, ale przy pierwszym kontakcie to było właściwie nie do uwierzenia, że można tak otwarcie, a zarazem tak no wprawdzie emocjonalnie, ale również no intelektualnie, z takim naprawdę dobrym instrumentarium intelektualnym mówić o sprawach, które no wówczas nie były, co tu dużo mówić, w żaden sposób obecne w przestrzeni publicznego dyskursu. I tym samym no przedstawienie Teatru Ósmego Dnia było czymś, co odkrywa jakieś nowe za każdym razem nowe perspektywy, czy otwiera nowe drzwi. Ja miałam w każdym razie takie odczucie. Myślę, że nie byłam w tym odosobniona i od razu powiem, że to się wiązało oczywiście również, a ktoś mógłby powiedzieć nawet, że przede wszystkim, z pewną postawą także estetyczną, to znaczy z pewnego rodzaju stylistyką, którą ten teatr wypracował. W książce Jacka są jest trochę jakby uwag na temat zależności między Teatrem Ósmego Dnia a Laboratorium Grotowskiego. Nie będziemy się tutaj w to wdawać, to jest głęboki i trudny temat zresztą, ale to była również, to było przedsięwzięcie nowatorskie zarówno umysłowo na ówczesnym horyzoncie intelektualnym, jak i artystycznie. I teraz wracam do tych fragmentów, które chciałam przeczytać. To są dwa opisy spektakli. O czym te spektakle, to się Państwo łatwo zorientują. Pierwszy opis brzmi tak. Publiczność pokładała się ze śmiechu. Skrzydła nam się połamały, 4 grosze kosztowały, a my wszyscy buch. Skandowała grupka na scenie, siedząca na ułożonych w kształcie samolotów krzesłach Toneta. Ułan z husarskimi skrzydłami, husarz w rogatywce, grotgerowska polka patriotka w czarnej sukni, ale z kolorowym wieńcem na głowie, dziewczyna w łowickiej zapasce, ale z czarnym welonem, księża z kosami, kosynierzy z monstrancjami, roznegliżowane sanitariuszki z Powstania Warszawskiego, harcerze w krótkich spodniach i z antycznymi arkebuzami, wszyscy chórem powtarzali wierszyk, starając się przekrzyczeć grzmiące z głośników ostrzeżenia. Terrain ahead, pull up, pull up. Aby wśród migających świateł kontrolnych, na tle wyświetlanej na kulisach sceny, zbliżającej się coraz szybciej ziemi, po okrzyku buch, runąć na ziemię razem z krzesłami. To był pierwszy opis, a teraz chciałam przeczytać drugi opis drugiego spektaklu. Słuchamy jeszcze groteskowej ostatniej rozmowy telefonicznej braci Kaczyńskich o smażeniu jajecznicy, o zdrowiu mamy, a jak wyśmiejmy ich, póki jeszcze dwaj żyją, posłuchajmy, jacy to sfiksowani frustraci. Potem Adodinowska prawie wersja ostatnich chwil z obowiązkowym terrain ahead, pull up, pull up. Nawoływanie, Polski 101, gdzie jesteś, z obowiązkowym i ob twoją mać. A później aktorzy wykonują patetyczny zbiorowy song, pełen patriotycznych klisz. Jakiś dzień klęski, zwycięski, sztandar na szańce, licząc paciorki różańca. I wreszcie puenta, wzmocniona histerycznym kobiecym krzykiem. Giniemy, giniemy, za Polskę giniemy, z okrzykiem kurwa mać. Otóż jak Państwo być może zauważyli, to oczywiście nie jest opis tego samego spektaklu, tym niemniej istnieją pewne, powiedziałabym, pokrewieństwa między tymi opisanymi tutaj w tych dwóch fragmentach przedstawieniami. No oczywiście jeśli chodzi o tematykę, ale również jeśli chodzi o stylistykę i powiedziałabym nawet sposób obrazowania. Problem polega na tym, że pierwszy z tych fragmentów, który przeczytałam, to jest opis fikcyjnego spektaklu zamieszczony w powieści Bronisława Wildsteina pod tytułem Ukryty, wydanej jesienią 2012 roku. Natomiast drugi z tych opisów jest opisem spektaklu, którego premiera odbyła się w tym roku w końcu lutego,
znaczy w ubiegłym roku już, w tej chwili w 2014, w końcu lutego. I jest to spektakl Lecha Raczaka pod tytułem Spisek Smoleński, który miał premierę w Poznaniu, teraz bywa pokazywany również w innych miastach. Otóż dlatego pozwoliłam sobie zestawić te dwa fragmenty, że wydaje mi się, że tutaj widać tę, powiedziałabym, dramatyczną miarę upadku, dlatego że oczywiście ja bardzo cenię Bronka Wildsteina i cenię również jego twórczość literacką, ale ani sama nie uważam, ani nie zamierzam nikomu tu sugerować, że Bronek jest prorokiem. To jest po prostu tak, że teatr ósmego dnia w wykonaniu, w każdym razie, no bo ten teatr w tej chwili jest podzielony, Lech Raczak działa osobno, a zespół pod kierunkiem Ewy Wójciak osobno, no ale Raczak ciągle niesie ważną część jakby dziedzictwa tego teatru. Tworzy przedstawienia, których stylistyka i, powiedziałabym, zawartość merytoryczna była tak przewidywalna, że została przewidziana i opisana półtora roku wcześniej. Otóż to jest to, co się stało w ciągu tych kilkudziesięciu lat, ta droga, którą Teatr Ósmego Dnia przeszedł. Znaczy od czegoś, co dla nas wszystkich było, jak mówię, otwarciem nowych perspektyw, czymś olśnieniem pewnego rodzaju, do sytuacji, w której, bo oczywiście ja nie przypuszczam, żeby Raczak czytał książkę, jestem prawie pewna, że nie czytał powieści Wildsteina, natomiast po prostu mieści się w tym schemacie myślowym, który Wildstein półtora roku wcześniej rozpoznał i przedstawił. I teraz, no, co się właściwie takiego stało, chciałabym, żebyś spróbował powiedzieć. Ty mnie uprzedzałaś, że będziesz miała niespodziankę. No tak, to jest, właściwie to nie jest niespodzianka. Ja w tej swojej książeczce używam, i to jest krótka odpowiedź na twoje pytanie, za chwilę będzie dłuższa, używam słowa zdrada. Używam słowa zdrada i przy tym określeniu bym się uparł. Zdradzają ludzie, w związku z tym to zdradzili ludzie, których nazwiska tu padają i ty je wymieniałaś w tekście profesora, ale to jest także zdrada idei, wartości, aksjologii. Ja wprawdzie przychodzę do przekonania i w gruncie rzeczy to o tym chciałem chyba napisać, ale chyba mi się to nie udało, że mianowicie źródła, bo ktoś mnie zapytał kiedyś publicznie, a dobra, to pan taki mądry tego, a tam wtedy te 37 lat, no to ja się wykręciłem, że to byłem głupszy o 37 lat, bo ktoś mnie zapytał, czy ja tego nie wiedziałem. No to ja pewnie wtedy tego nie wiedziałem, ale to było wyraźnie widoczne. Zaraz powiem co. Ponieważ oni się nie zmienili. Oni się nie zmienili. Tylko świat się zmienił. W związku z tym, znaczy, w czym oni się nie zmienili? Oni się nie zmienili no też nieprawda, też nieprawda. Teraz się trochę rozpędzam, ale to momencie. Oni się o tyle, na razie się będę trzymał tej myśli, że się nie zmieni. Znaczy oni się nie zmienili w swojej wierze utopijnej, w to, że można świat zbawiać już, natychmiast, tu i teraz. Tu i teraz. Nie tam w procesie ewolucji, tylko w procesie rewolucji. No Ewa Bader-Meinhof nad łóżkiem, w prywatnym mieszkaniu Bader-Meinhof. I oczywiście nie było rozmowy o tym, że tamci strzelali do ludzi. No. Tylko to jest w ogóle ideą. To tak było w tym 77. No. To tak było w tym 77. Znaczy, co się zmieniło? No to można, zagłoszenie takiej aksjologii, to dzisiaj można nieźle zarobić w tym kraju. To się zmieniło. Bo wtedy można było zarobić pałką w łeb, co zarabiali. A dzisiaj można zarobić w twardej walucie. To się zmieniło. Ale w sensie przekonań to się nie zmieniło. Ale ja jednak używam słowa zdrada. Ja jednak używam słowa zdrada, chociaż to, co powiedziałem, no to może ja jestem niesprawiedliwy, ponieważ może to właśnie moja głupota, że ja tego nie rozumiałem. No bo to jakaś była, znaczy, bo to było tak, że oni zawsze byli zbitymi przeciwko bijącym. A dzisiaj, tylko ja nie wiem, czy to jest ich wina, no, czy to tak świat wykonał.
nasza rzeczywistość wykonała, bo koziołka są odwrotne. Znaczy, ale kto, oni nikogo ofiarą? Nie biją. Ale oni nikogo był... nie biją, ale są po stronie bijących. No ale... jak Ewa startuje od Palikota, no to ja bardzo przepraszam. Poza tym, kto był ofiarą w Smoleńsku, to nie jest trudno rozdłubać. A no właśnie. Dwa słowa na ten temat, skoro powiedziałeś. Ja nie widziałem tego przedstawienia. Odmówiłem. Leszek, mam całą korespondencję, nie wykorzystuję tego w książce. Bardzo chciał, bo uważał, że nie mam prawa się w ogóle odzywać, skoro nie widziałem, na co odpowiedziałem mu, że Dziadów Dejmka też nie widziałem, a się odzywałem i parę osób się odzywa. I jeszcze mu przypomniałem, że Dziady Dejmka powstały z okazji rocznicy rewolucji październikowej. Bo tak powstały. A jak znaczyły, to wszyscy wiemy ze szkoły. Ponieważ teatr funkcjonuje w kontekście, nie poza kontekstem, tylko w kontekście. W związku z tym, jeżeli on wyprawia takie rzeczy, jak ty tutaj opisałaś, ja czytałem recenzję, to ja nie chcę tego oglądać. Bo dla mnie to jest zdrada. Bo dla mnie to jest zdrada pewnego rodzaju aksjologii, gdzie czarne jest czarne, białe jest białe. Koniec. Tak, tak, nie, nie. Tu jest zdrada. Tu jest zdrada. Ale źródła tej zdrady tkwią w ich uwewnętrznionych przekonaniach lewicowych, czyli utopijnych, polegających na tym, że świat można zmienić natychmiast, a jak nie, o, to uważaj. Krótko mówiąc, o tym świetnie mówił, już kończę, o tym świetnie mówi człowiek, który był w teatrze no dawno aktorem, Leszek Dymarski, dzisiaj tam już dawno poleciał w jakąś politykę, nieważne. On mówi, że to była odpowiedź, znaczy on mówi o latach, przełom lat 60. 70., ale to trafia w dychę. On mówi, że odpowiedzią na totalitaryzm zewnętrzny było wytworzenie totalitaryzmu wewnątrz grupy. Ale takiego totalitaryzmu nie polegającego na tym, że Ewa miała pełną władzę, bo miała, i że tam tego prześladowała kolegów, bo to nie o to chodzi, tylko totalitaryzm w stosunku do reszty świata, no czyli zamknięcie się takie. I wróg i przyjaciel, to ta anegdota na początku. Wróg i przyjaciel. Jeszcze tylko dwa słowa. W tym spisku smoleńskim biorą udział, bo wiem, kto w tym gra, trójka, dwie dziewczyny, jeden chłopak, którzy, no i Leszek oczywiście, którzy byli aktorami teatru ósmego dnia, ale zostali... Bo tam się z tego zespołu wylatywało, z dużym hukiem, nie powiem z jakich powodów, kobiety wylatywały zawsze z tego samego powodu. Bo miała być tylko jedna kobieta w tym zespole. I jest do tej pory obecnie dyrektor, znaczy już nie dyrektorką, bo zdaje się wyleciała, tak? No nieważne. Co? Nie wyleciała, odwołała się? No nieważne, no nieważne. Jedna kobieta, tam ma były trzy na początku, nie mogła być trzy, jest jedna. Trójka jest aktorów i grupa się nazywa Sekta. Grupa się nazywa Sekta. Leszek to wymyślił. No, freudowski, nie powiem błąd. Nie powiem błąd, tylko właśnie Freud się kłania. Sekta. I kto nie z nami, ten przeciwko nam. A ciebie pamiętamy, a ty to łóbek. No właśnie, ale dobrze, że o tym mówisz, bo właściwie do tego zmierzało, znaczy zamierzałam właśnie o ten aspekt zapytać, dlatego że jak się czyta książkę Jacka, pewne wspomnienia, też fragmenty korespondencji przytaczane w tej książce, to jest uderzające rzeczywiście wrażenie, że po prostu mamy do czynienia z sektą. Ja muszę powiedzieć, że no ja z wykształcenia niby jestem krytykiem teatralnym i zajmowałam się swego czasu, teraz już się mało zajmuję teatrem, ale kiedyś zajmowałam się bardzo intensywnie. Wydawało mi się, że sporo wiedziałam o Teatrze Ósmego Dnia, ale nie zdawałam sobie sprawy, jak głęboko to zeszło. No tak odwołam się do takiego przykładu, który na mnie zrobił największe wrażenie, chociaż akurat Jacek w książce tego nie przywołujesz. On pochodzi z wywiadu pewnego z Ewą Wójciak, ale przywołuje Jacek rozmaite inne, które jakby ten sam fenomen ilustrują. Mianowicie to, że ta, przepraszam, to sekciarstwo, jeśli tak można powiedzieć, to znaczy to życie sztuką, czy też życie w zamkniętej grupie, która no jakby konsumuje całe własne życie bez reszty i zarazem zagarnia osobowość swoich członków też bez reszty. No, jak powiedziałam, ten przykład, który na mnie zrobił w tym zakresie największe wrażenie, no to był taki, że Ewa Wójciak sama wspomina, że kiedy zaszła w ciążę, to pytała członków zespołu, czy ma urodzić dziecko.
No więc no to pokazuje, jak daleko, prawda, to było wyzbycie się prywatności, jak to wszystko na tym jednym ołtarzu sztuki zostało złożone. I teraz moje pytanie zmierza do tego, czy ty nie sądzisz, że obok tych lewicowych fascynacji, które były oczywiście obecne w Teatrze Ósmego Dnia i nawiasem mówiąc trzeba od razu dodać, że były obecne również w kręgach ówczesnej opozycji demokratycznej. Czy ten aspekt, powiedziałabym, takiej właśnie sekty i takiego całopalenia, tego zamknięcia, tej izolacji wobec świata, czy to nie on spowodował rozmaite patologie, no, które skończyły się tym, o czym żeśmy przed chwilą mówili. No. Przepraszam. Odpowiedź jest oczywista i brzmi tak. Tylko trzeba pamiętać nie tyle o źródłach, co o sytuacji. Przepraszam, dopowiem tylko jeszcze, a czy można było tego uniknąć w tych warunkach, w jakich oni działali? A no właśnie, o tym chciałem mówić. O tym chciałem powiedzieć, bo przecież to była sekta przeciwko wrogiemu światu. To była oblężona twierdza. Należy to powiedzieć. Ja chciałem to powiedzieć wcześniej, nie powiedziałem w związku z pierwszym tekstem pana profesora, który przeczytałeś. Zaraz wrócę do głównego toku. No to była oaza wolności, Republika Poznańska. Republika Poznańska. Wprawdzie, ja to w książce cytuję, to jest autentyczne zdanie moje wygłoszone do Marcina Kęszyckiego z takim zachwytem. Ja zdaje się jestem do dzisiaj egzaltowany, a wtedy byłem o te 30 lat bardziej egzaltowany i tak się zachwycałem, że takie piękne twarze, bo ja na wszystkie ich premiery przyjeżdżałem, a potem jeszcze 74 razy oglądałem w różnych okolicznościach, w różnych miastach europejskich też, bo jeździłem z nimi na festiwale. Oczywiście nigdy w życiu ich nie reżyserowałem, bo oni są niereżyserowalni, ale od tam powiedzmy na pierwszej próbie i potem 2 tygodnie przed premierą byłem u tego. Tak, no i jak. Dobrze, to był uniwersytet. To był uniwersytet. Tam trzeba było czytać i tam trzeba było mieć coś do powiedzenia, ponieważ oni tego wymagali. Różne osoby różne rzeczy wymagały, niektórzy wymagali mocnej ode mnie. Od innych też, mocnej głowy, ale mówię na przykład o takim Romku Radomskim, który fenomenalny aktor, taki Marek Walczewski Teatru Alternatywnego, fenomenalny, który po prostu intelekt, no rany boskie, jeden z najmądrzejszych ludzi, jakich w życiu spotkałem, to on po spektaklu czy po próbie to się jechało do niego i tam no, wódka była na stole, ale w ogóle nie było pytań tam, co ci się podoba tego, tylko coś zrozumiał z przedstawienia. A tam te Jany od Krzyża, Kierkegaardy i różne takie. I naprawdę, jak człowiek nie doczytał, to za tydzień trzeba było przyjechać, jechać do Warszawy i się poprawić. Naprawdę to był uniwersytet. Naprawdę to był uniwersytet. Plus oczywiście lektury, które na przykład Staszek Barańczak dostarczał. No, to we wcześniejszym okresie. To był uniwersytet. I to były wymagania intelektualne, ale no i wymagania etyczne związane z tym, o czym mówiłem, że należy być po stronie bitych, a nie bijących. Tylko, że oczywiście podział na bitych i bijących był dużo jaśniejszy. I teraz problem polega na tym, nie chcę się rozwodzić, bo to są rzeczy oczywiste, co się wydarzyło w tym kraju, że oni zupełnie nie potrafią, bo ten proces trwa cały czas, przyswoić sobie wolności. Ponieważ ja używam tego w książce jako leitmotivu, ale oni w swoim spektaklu też przywołuje niejakiego Szigalewa. Nie rozmawialiśmy o tym wcześniej. Szigalew, taki bohater od Dostojewskiego, co to pamiętacie państwo w Biesach, tam na pianinie Andrzej, tu mój kolega ze studiów, pamiętasz u Hibnera, żeśmy robili sceny. Ja robiłem z Szigalewem właśnie. No więc właśnie. No, widzisz, Andrzej Pawłowski, mój kumpel, mój przyjaciel z roku z reżyserii. No więc dla nich, czyli dla ósemek, to był postulat, przypomnę w skrócie, w kwestii, będę własnymi słowami oczywiście, w kwestii społecznej zaczynam, mówisz, ale bo on tam tego siedział, książkę napisał, ale już wszystko wie. No i tu jest na zebraniu, kółko rewolucyjne wstaje i mówi, w kwestii społecznej, proszę państwa, już wiem. Mówi, już wiem.
Zaczynam od całkowitej wolności, potem jedziemy i kończę. Taką pauzę robił, ale to my w teatrze. Pauzę robił, mówi, kończę na nieograniczonym totalitaryzmie. Pauza. Ale to w teatrze mówi. Innego rozwiązania kwestii społecznej nie ma. O. I to jest dokładnie historia teatru ósmego dnia. Oczywiście Dostojewski to napisał ironicznie, to mało powiedziane, z przerażeniem tych przed tymi wszystkimi tymi bakuninami takimi i pochodnymi. A tutaj ósemkom zabrakło poczucia humoru. No oni zawsze, mnie się wydawało, że oni strasznie dowcipni i inteligentni, to bez żadnej tam tutaj niczego im nie odbieram. Ale nagle się okazało, że oni przebyli tą drogę. I teraz tu się zrobił wolny kraj, czyli, bo ja twierdzę, że żyjemy w wolnym kraju, ja tak twierdzę, przepraszam, tak uważam, a oni po prostu, no oni nie, znaczy oni zaczynają od całkowitej wolności, tylko w ogóle nie kapują, że są po prostu w obozie koncentracyjnym, który sami sobie przez 30 lat stawiali te paliki. A ten obóz koncentracyjny, trzeci raz powtórzę, polega na tym, że świat jest czarno-biały i ludzie są dzieleni na swoich i na obcych. Według kryteriów, których nie będę opowiadał, bo kryteria są jasne. Kryteria są, to znaczy nie, kryteria są ciemne, szemrane kryteria. Czyli krótko mówiąc, jakakolwiek próba rozmowy z nimi, dialogu i takiego pukania od spodu, że tu jakiś pluralizm i że mogą różne poglądy ze sobą tam dyskutować i wchodzić w spór, mowy nie ma. Mowy nie ma. I zawsze tak było. Zawsze tak było. Z nimi, wobec nich, ale no w jakimś sensie z nimi, rozgadałem się, już kończę, no to jest postawa na kolanach. Póki jesteś na kolanach, no ale przy na kolanach to niewolnik, nie? Ty mnie maluj, styka dobrze, ty mnie nie maluj na kolanach. No. Nie mówiąc o tym, że na kolanach to niewolnik. No. Więc krótko mówiąc, ja się zastanawiam, czy ja nie robiłem za niewolnika przez 37 lat. Chociaż ja nie żałuję, bo to był najpiękniejszy okres w moim życiu. No dobrze, ale jeżeli mówisz, że zawsze tak było, Jacku, to jak to się stało, że kiedyś ten stan pozwalał tworzyć tak niezwykłe przedstawienia, jak choćby Przecena dla wszystkich, a dzisiaj prowadzi no do tego, co przeczytałam, no co właśnie nie tylko jest moralnie takie, jakie jest, tu nie będziemy sobie opowiadać, bo jesteśmy zgodni, ale również jest estetycznie do tego stopnia wtórne. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że oni stawiali wszystko na jedną kartę. Byli nie głupi, to już o tym mówiłem, dużo czytali, dużo wiedzieli. Znaczy, no nie wiedzieli jednej podstawowej rzeczy, to jest dygresja, no nie wiedzieli, jak to się kończy, to znaczy nie wiedzieli, jak to się kończy, jakby ta ideologia, którą oni uważali, że utopijnie, fantastycznie, to jak do władzy dochodzi, no to ja mam takie określenie na to, wiadomo, no to tylko drut kolczasty dla przeciwnika. No to tego jakby wypierali z pamięci, a to przecież wiadomo, no. Są książki na ten temat. Co się dzieje ze światem, kiedy ta ideologia się dorywa do władzy, bo póki obiecuje gruszki na wierzbie, no to jest wszystko bardzo pięknie. No. Wolność, równość, braterstwo. No. Ale potem jest nietolerancja, wojna i niesprawiedliwość. No. I wróg i przyjaciel. I świat jest czarno-biały. No to tego nie chcieli wiedzieć. Ale poza tym mieli ogromną wiedzę o świecie, o literaturze. Ale zacząłem o tym mówić, a za mało to wyakcentowałem, bo stawiali wszystko na jedno, znaczy tak, przede wszystkim chcieli być oryginalni, chcieli być różni od Grotowskiego. W moim przekonaniu byli, no ja na ten temat się tu wdaję w książce, to teraz nie będę, bo to za krótko, o tym mówić. Grotowski był pierwszy, niewątpliwie, i Grotowski inaczej, ale tą samą drogą uważam i dużo głębiej, ale oni chcieli być oryginalni. W związku z tym daleko. Grotowski przed śmiercią parę lat powiedział komuś, kto przyjechał do Pontadery, on mówi, a po jaką cholerę, jak macie w Poznaniu może nie powiedział lepszego, no to przez Grotowskiemu pewnie nie przeszło przez usta, ale macie swojego, powiedział, znaczy Lecha Raczaka. A Lech Raczak miał ambicje, żeby się wyodrębniać, żeby nie być drugim Grotowskim, tylko pierwszym Leszkiem Raczakiem. W sferze estetycznej też, czyli wymyślania, najprościej mówiąc, takich rozwiązań estetycznych, których jeszcze nie było. A ponieważ za tym stała olbrzymia odwaga,
olbrzymia odwaga i energia. Pasja, energia. Taka, no, mam ochotę użyć słowa na P, no, który się kończy na dolić. No, po prostu, no tak, no, rozwalić po prostu wszystko. No. Pytanie, co zbudować? No to już przyszedł Palikot parędziesiąt lat potem i zaczął budować na to miejsce. Ale to było z siły, z takiej, i to oni rzeczywiście robili. Każde przedstawienie było długo, próby trwały bardzo długo, nad poszczególnymi przedstawieniami około roku. Z reguły tak było, ale to było rzeczywiście, no jakby się miał świat skończyć. No. Wtedy się nic nie liczyło. Żadne pensje, żadne tam, jeździli wprawdzie za granicę, ale to było jakby pochodna. A tutaj dać głos po prostu, dać głos, ale tak do końca. No i widocznie mieli coś do powiedzenia. No. Znaczy świat wyglądał tak, że to, co mówili, było piorunujące. Było piorunujące energią, oczywiście dla pewnego typu ludzi, no, nienormalnych ludzi. No. W tym filmie, który dzisiaj mam nawet płytę, ale nie będziemy puszczać, taki Dorota Latour, bo taki film no, 20 lat temu nakręciła, który się nazywa Więcej niż jeden teatr. Między innymi ja tam przemawiam, ale no, Waldek Modestowicz, no, który był też aktorem tej, on mówi, to przecież kompletnie dla nienormalnych ludzi. To kompletnie było dla nienormalnych ludzi. No, ale kto był normalny, kto czytał wtedy to, co oni czytali i jeszcze Barańczaka no, na dodatek. No to przecież nie, to wszyscyśmy byli, znaczy nie, bo nas była garstka, nas było niewielu, ale ci, którzy to robili, no to byli nienormalni, bo normalni to zasuwali na ósmą do fabryki. No. I pilnowali, żeby im tam premię nie obciąć. No. A oni niczego nie pilnowali. Oni tylko pilnowali, żeby dać głos. Żeby dać głos do końca. I jestem dziwnie przekonany, że oni dzisiaj też tak o sobie myślą. Jak byłem na premierze Pszczelarzy i tam jakiś tam, nie wiem, okropieństwa potwornego. Już to opowiadałem, przecież kiedyś, że Adam Michik mnie bronił przed Ewą Wójczak, to zabawne było. Ewa! Ewa, jak ty, nie wolno tak do dziecka. A ona po prostu, a tam po prostu czarno-białe, no czarno-białe. Tu my tego, a reszta do gazu, no i już. To już świat po prostu obmalowany i już. Tam będą za chwilę. A tylko, że oni już są przy władzy. Oni już są przy władzy. Mówię w tej chwili merytorycznie. Znaczy już mają, w komórce już mają telefon, że jakby co, to tego, zadzwonimy, to nasi koledzy to załatwią. No. Ja teraz coś strasznie upraszam. Ale na tym to polega, że świat wykręcił kozła, a oni cały czas myślą, że trzeba chodzić na całość. No i w związku z tym Ewa się zapisuje, ja nie wiem, czy ona się zapisała do tej partii, czy nie zapisała, w ogóle ją nie wybrali, no ale z Urbanem siedzi tak jak my, no. I nie ma żadna, ja to oglądam w telewizji i po prostu myślę sobie, rany boskie, no. No rany boskie, no nie tak miało być, no. I pisze tu zdrada, no. No jak mam powiedzieć? No jak mam powiedzieć? Ja nie wiem, czy oni się ściskali, czy nie, ale siedzi i nie robi żadnego, no, żadnego kłopotu moralnego, no. Dobrze, a czy umiesz powiedzieć, kiedy, że tak powiem, ty zacząłeś widzieć, że być może coś jest nie w porządku? Przez to coś nie w porządku mam na myśli, że pojawia się jednak pewien koniunkturalizm w tym wszystkim, dlatego że z dzisiejszej perspektywy, ja broń Boże nie twierdzę, że ja wtedy taka byłam mądra, bo nie byłam. Ale z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że jakiś w latach 80. Teatr Ósmego Dnia grał głównie w kościołach. Przy no, swoim światopoglądzie, jakby to powiedzieć, niezupełnie klerykalnym. I z dzisiejszej perspektywy, widząc, co się potem stało, można powiedzieć, że to już był pewien sygnał koniunkturalizmu, prawda? Ale ja tego sama też tak wtedy nie postrzegałam. No wiadomo, jakie były czasy, to była jedyna wolna przestrzeń i tak dalej, i tak dalej. Czy umiesz powiedzieć, kiedy zacząłeś zdawać sobie sprawę, czy też inni ludzie, może nie tylko ty, bliscy Teatru Ósmego Dnia, że, no, że tu coś jest,
coś się przesuwa z tego, wszystko jedno, może i lewicowego czy lewackiego, ale jednak takiego bardzo niepokornego teatru w stronę, no co tu dużo mówić, dzisiaj to jest teatr establishmentu. No. Nie umiem powiedzieć. Nie umiem powiedzieć, ale to jest mój problem. Nie umiem tego powiedzieć i z tej mojej książeczki to nie wynika, ale flirt z Kościołem to nie był koniunkturalizm, nie. To był, że zacytuję Leszka z pamięci, Narodowy Teatr Ludowy. A Kościół po prostu zapraszał. Ale oni robili w Kościele swoje. Znaczy, przepraszam, jak używali słów na K, to używali słów na K. W Kościele też. Znaczy, to nie było jakiejś tam cenzury, że tam się tego... Nie będziemy się brzydko wyrażać. No nie mówiąc o tym się brzydko... Przecież to, że Ewka powiedziała to, co powiedziała o Bergoliu, czy znaczy ona już powiedziała o papieżu, ale w związku z działalnością Bergolia, no to przecież takiego języka tam się używało na co dzień. I jeżeli mogę, to dygresja tylko. To ja na przykład mam... Wspominam o tym. Ja mam do niej pretensje nie dlatego, że użyła brzydkiego słowa wobec starszego człowieka i kogoś. Tylko, że go zlustrowała. Ona przeciwniczka lustracji, ale to taka śmiertelnie. Śmiertelnie, jak papiery na Nowackiego wychodziły, członka zespołu to była w ogóle, co, gdzie, fałszywki, to tego. A Bergolia zlustrowała po prostu na dziko i to na podstawie, to przecież przez Stasińskiego do Polski dotarło, na podstawie zeznań podwójnego agenta, to już wiadomo. Agenta hunty z jednej strony i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, no, który nadawał na Bergolia. No. Ale przecież proces był w tej sprawie. Więc go zlustrowała to. Ja o to mam do niej pretensje, a nie, że powiedziała na CH, czy tam na samo H. No. Wszystko jedno, bo takiego słownictwa się używało. Do Kościoła chodzili, bo Kościół wyciągnął rękę, ale Kościół wtedy wyciągał rękę do ludzi, którzy mieli coś do powiedzenia i o wolnym kraju. No. O wolnym kraju. W związku z tym w moim przekonaniu to nie był koniunkturalizm. Koniunkturalizm się zaczął robić, ale naprawdę, bo już to powiedziałem, ja nie wiem, w którym momencie. Ja nie wiem, w którym momencie. W którymś momencie, ale to już mówiłem wcześniej, w którymś momencie to się zaczęło opłacać, te ich poglądy. To się przez długie lata nie opłacało. Znaczy, umówmy się, psychicznie się opłacało. Psychicznie się opłacało. Dlatego, że przecież oni byli elita. Oni to byli salon. Ja tu już opowiadałem tę anegdotę, ale zdaje się, że jej nie skończyłem, że Marcinowi, jak przyjeżdżałem na premiery, to mówiłem, że ojej, taki zachwycony, że to jakie piękne twarze. Mówiłem to już, ale nie skończyłem. Piękne twarze. A Marcin mi mówi, ja to piszę. Mówi, ty, ale przecież to jest cały czas od lat. Mówi, weź ty się puknij w łeb. Mówił mi aktor teatru, mówię, to jest cały czas te same 100 osób, z których 50 jest z Warszawy. I to tak było. No to te, że 100, a 98, a raz 75, a potem 105, no ale umownie to było zamknięte środowisko, ale to była elita. To była elita, to byli ludzie, którzy od siebie wymagali, którzy czytali, którzy byli wykształceni i jeszcze potrafili robić to, co robią w swoich dziedzinach. Tylko, to się opłacało psychicznie, ale się nie opłacało, to różne, to też jest bardzo skomplikowane, bo oni przecież jeździli za granicę, wysyłani przez ZSP, ale w moim przekonaniu oni korzystali z wolności, dlatego że to przecież to państwo było zawłaszczone przez tamtą poprzednią władzę, dzisiaj też jest, ale oni uważali, że to państwo to nie jest jakieś tam Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, tylko to państwo jest nasze. I jak oni jeździli nawet, ja parę razy jeździłem z nimi, jakieś diety były przyznane tam przez ZSP. Ja też jeździłem na to, ale wychodziliśmy, że użyję liczby mnogiej, z założenia, że niczemu się nie sprzeniewierzamy, ponieważ to jest nasze państwo. To jest nasze państwo, a nie ich. W związku z tym nikt niczego nie podpisywał. Oczywiście agentów było mnóstwo, ale nie w samym teatrze. No były agentów. To już ktoś to zbadał, no, że w takim bliskim otoczeniu teatru podobno było 46 TW. No. Była taka kolacja kiedyś u mnie. U mnie była kiedyś... Słucham? Nie, 100 osób. Co?
Aha, że na te 40, ale to ja nie wiem, czy oni przychodzili na te wyobrazy w tych w ramach stu, może oni stali tylko w bramie. No na przykład u mnie, tu nie, u mojej mamy, no, ale ja tam wtedy mieszkałem na ulicy Kredytowej, naprzeciwko uniwersytetu, była jakaś taka kolacja. Nie wiem, długo mam opowiadać, czy krótko? Może krótko, ale długo, dobrze. No to, no dobrze, no to, co? Ale dobrze mam, że dobrze w sensie artykulacja, czy dobrze w sensie o ludziach? Krótko. O, krótko, dobrze. To, ale nie, będzie długo. Byłem świadkiem, jak oni odbierali te papiery. To były jakieś kopie z IPN-u, ale tam coś przez SKS, tam coś, no nieważne. No ja pomagałem wsadzać do busa taki duży karton. Nie wiedziałem, co tam jest. I oni wsiedli w tego busa, to było w CSW się odbywała transakcja. No nie wiem, czy coś za co, nie wiem co, ale znaczy wiem co, nie wiem za co. No i tego. No i wsiedli, pojechali do Poznania. I godzina była 10:00. Ja wracam do domu, komórek jeszcze nie było, telefon. 2:00 w nocy. Ewa dzwoni. Mówi, ja ci coś przeczytam. Bo wiesz co, to było w tym pudełku? No to są nasze akta. I mówi Ewa. To ja je właśnie tak przeglądam. To ci to coś przeczytam. No i mówi tak. Jest napisane tak. Znaczy, jest napisane, ja słyszę przez telefon. TW Jacek. Data, godzina. Przyszedłem na Kredytową. 2. Mieszkania 21. Klatka tego. Otworzył Jacek Zembrzuski z psem Mańko. A po chwili tam już był Raczak, tamtego. I tam żeśmy coś omawiali. No więc ja jej przerywam, pytam się, czy ty mnie pytasz, że to ja. Do Ewki. Czy ty mnie pytasz, bo TW Jacek, nie? Czy ty mnie pytasz, że to ja meldowałem sam? No nie! Kto to był? Ona do mnie. Kto to był? Bo on mówi, zaraz tam pisze, że Pyry. U ciebie Pyry, tęga Pyry. Czyli to Poznania, to jest kurwa. Poznania, Pyry. Mówi, nikt nie mówi w Polsce Pyry, tylko u nas się tak. Kto to był? Ja mówię, Ewa, co mu zrobisz, jak go złapiesz? No to się speszyła. Ale wtedy z tymi Pyrami, no to że tego Pyry, że tu blisko. Ja mówię, Ewka, to co mówię? I po pierwsze, to już jest po latach. Po drugie, ja mówię, to ty se nie zdawała sprawy z tego, że pełno ich jest wokół? I co z tego? Czy kiedykolwiek ci wpłynęło na twoje postępowanie, że ci śledzą, podsłuchują? Ona mówi, nie. Ja mówię, no to idź spać. Poszła spać. 3:45. Dzwoni Jacek, narzeczony. Z tego samego domu, z tego samego telefonu. I mówi tak, ale wiesz co, bo jak ty byłeś wtedy na procesie i tam takie zdjęcia są, potem byśmy się poszli napić i takie zdjęcie to... Ja mówię, no je, tak, to jest, no jest zdjęcie. No, ale masz je? Ja mówię, no stoi w bibliotece, je widzę. A to opisz. Ja mówię, no tam Ewka siedzi, ciebie to w ogóle na świecie nie było, Adam mnie breluje, znaczy na tym zdjęciu i taki młody człowiek biały, a kto to jest? Ja mówię, Jacek, wyluzuj. No ale, no bo wiesz, bo to my wszystko wiemy, ale tam taki biały człowiek, to znaczy biały człowiek. No kurka wodna. I potem już był Bergoglio zlustrowany. O to mam pretensje. Ale już w ogóle gadam nie na temat. Dobrze, może teraz oddamy Państwu głos. Jeżeli są jakieś pytania do autora, to bardzo prosimy. Z tego, co oboje mówiliście, ja zrozumiałem, że nie bardzo wiadomo, czy to jest zdrada, czy to nie jest zdrada. I zrozumiałem z tego, że to jest niedobrze, że na przykład Lech Raczak zrobił takie przedstawienie, które no, jest złe z punktu widzenia intelektualnego, ale także ja rozumiem, że chodzi także o to, że ono jest złe z punktu widzenia, nie wiem, no, na przykład tej sali, w której tu się znajdujemy i pewnej ideologii, która w tej sali jest generalnie uznawana. I moje pytanie, po pierwsze chciałem się najpierw zapytać, chciałem poprosić o odpowiedzi na te pytanie, ale czy przypadkiem to nie chodzi o to, że to nie tyle była zdrada, ile pycha. To
To znaczy z tego, co opowiadałeś, Jacku, i z tego, co mniej więcej wiemy na ten temat, to rzeczywiście jest syndrom oblężonej twierdzy. I syndrom oblężonej twierdzy no, polega na tym, że generalnie uważamy, że tylko my mamy rację. I mamy coraz więcej tej racji. Jeżeli jakikolwiek, nie wiem, element się nie zgadza z naszym utrwalonym światopoglądem, to my tym bardziej się usztywniamy i tym bardziej my w swojej pysze wiemy, że tylko my mamy rację. I ja się obawiam, że to jest ten syndrom, tak na dobrą sprawę. Bo nie widzę tutaj tego, że o czym zresztą mówiłeś, znaczy, żeby nastąpiła tutaj zdrada. Ponieważ, nie wiem, no, od początku Bader Meinhof i Ewa Wójciak ma dokładnie takie same poglądy. Słusznie. Ona nie zmieniła poglądu. Słusznie mi zwracasz na to uwagę. Słusznie. Słusznie. To mów dalej. To znaczy, ja się czuję zdradzony. Powiem ci, że słowa tylko po grecku, czyli hybris, używam. Używam. I ono jest może trafniejsze. Masz rację. Dobrze, że zwróciłeś na to uwagę. Znaczy, ja się czuję zdradzony. Ja się czuję zdradzony, ale to pewnie wynika z tego, że ja może nie bardzo rozumiałem, co do mnie mówią no. Wtedy. Mogło tak być, ale to jest oczywiście mój problem. Ale teraz tak, jeżeli mówisz o tym, o czym wspominała Wanda, w związku z przedstawieniem Leszka, którego bardzo głęboko szanuję i dzielę, to są wprawdzie jego słowa, ale ja się pod tym podpisuję, dzielę historię Teatru Ósmego na dnia, na historię nie Dnia Ósmego, tylko Teatru Ósmego Dnia, bo Dnia Ósmego to taki kościół jest, nie? Czy stowarzyszenie religijne. Dobrze. Teatr Ósmego Dnia i Ósemki. Teatr Ósmego Dnia był Zaraczaka, potem to były Ósemki, czyli fajerwerki, ulice, szczudła i jeździmy po Europie. O! Może się wtedy zaczęło. Bo to się zaczynają duże pieniądze, to się duże pieniądze, bo europejskie landy, miasta, tam nie wiem, okręgi, tam nie wiem co, pałace mają po prostu fundusze na to, rocznice tego, zaprasza się igrców na studiach, puszczają ognie bengalskie i ten, i duże pieniądze. Może wtedy się zaczęło, czyli no, po 90, po 91, 2, 3 roku. Ale jeżeli Leszek robi spisek smoleński, przedstawienie, które tutaj fragment cytowała Wanda, ja tego przedstawienia nie widziałem, odmówiłem oglądania tego przedstawienia i nie chcę go oglądać. Leszek mnie no, użył słowa, znamy się wiele lat, nie będę cytował tego słowa, no, bardzo mnie prosił, żebym oglądał, ja odmówiłem. Powiedziawszy mu, bo on tak, no tego, ale to jak nie oglądałeś, to tam w ogóle, to siedź cicho. A ja mówię, nie będę siedział cicho, bo Dejmka też nie oglądałem, a mówiłem tu już dzisiaj, nie, tobie mówiłem. Czy tu mówiłem, czy nie? Tu mówię. No więc właśnie, bo powtarzam się. W kontekście, otóż to przedstawienie, bez względu na to, jakie ono jest, ja wiem, kto to gra, więc ja sobie wyobrażam, widziałem zdjęcia, wyobrażam sobie, to jest przedstawienie, które w moim w głębokim moim przekonaniu, ale ja się mogę oczywiście mylić, niemniej jednak za ten swój błąd biorę odpowiedzialność. A ta odpowiedzialność polega na tym, że ja mówię, że to przedstawienie jest zrobione w złej sprawie. Ono nie służy prawdzie. Ono nie służy prawdzie. Ono służy propagandzie. Propagandzie. A tak w Teatrze Ósmego Dnia nie było. I nie mogło tak być. I w tym sensie oni zdradzają. Ale być może, że z zarozumiałości, tak jak powiedziałeś. Andrzej jest poza tym, że jest wspaniałym reżyserem i pedagogiem, naucza młodych reżyserów, jest psychologiem. Więc z pierwszego zawodu, z pierwszego wykształcenia. Więc to mi się podoba. Powtarzam, używam słowa pycha i prawdopodobnie tak jest. Dokładnie tak, jak powiedziałeś. To znaczy, pan podnosi rękę z poczucia oblężonej twierdzy, co oznacza, że trzeba się zwierać w sobie, bo świat jest wrogi. A świat przestał być wrogi. Świat zaczął być różny, kolorowy, a oni zostali w dupościsku. No. Pan tam... prosił siedzący. Michał Korwin-Gosakowski. Mówiąc o zespole, używa pan
używał pan często określenia oni. Tak jakby to był taki jeden organizm. Czy ten zespół rzeczywiście był takim monolitem? Bo jeśli był, to czy to się odbyło kosztem indywidualności każdej z tych osób, czy przełamania indywidualności, czy oni nie byli indywidualnościami, bo bycie monolitem pociąga za sobą pewne konsekwencje. Proszę pana, to jest, boję się, że się proszę mnie tutaj sforować. To jest bardzo ciekawy problem. Ja się upieram, że monolit. Ja się upieram, że biuro polityczne tezy i może nie SMS-ami od Grasia, ale na biurze zostało ustalone i to jednoosobowym biurze pod tytułem Ewa Wójciak. I to był monolit. Monolit, który powstał w latach, w których trzeba się było koncentrować i zwierać, bo świat był wrogi. Ale pan zapytał, czy to wyklucza indywidualność. Nie wyklucza. Nie wyklucza. To wyklucza, to kastruje. To kastruje. Nie chcę się za daleko posuwać w anegdotach, ale no to jakby to powiedzieć. No ja pierwszą, bo to nie była moja żona, ale pierwszą matkę swojego dziecka. Ty coś wiesz na ten temat? Ja nie. Tak, ty coś wiesz. Zaraz się zorientujesz, o czym mówię. To poznałem dlatego, że chłopaki przyjeżdżali po prostu, jakby to powiedzieć, na weekendy, bo miałem sąsiadkę taką fajną. A Ewa nic nie miała prawa wiedzieć. Nic nie miała prawa wiedzieć. I ja sobie teraz trochę żartuję, lecę w obyczajówkę, ale to jest jakoś odpowiedź na pańskie pytanie. To znaczy oni mieli i mają do tej pory swoje życie prywatne w gruncie rzeczy ukrywane. No jedną rzecz muszę powiedzieć, żeby to wyjaśnić, mimo że to jest z pogranicza obyczajówki, ale bez nazwisk. Otóż jak jedna osoba płci żeńskiej, będąca w mieszkaniu, w którym nie była zameldowana, ale no, to było mieszkanie jej narzeczonego, już za chwilę męża, aktora Teatru Ósmego, słyszała, że się zbliża grupa, bo on miał duże mieszkanie i niedaleko tam, gdzie oni próbowali, to ona wybiegała na klatkę, piętro wyżej, i przeczekiwała 2 godziny, jak się do skończenia posiedzenia biura politycznego w tym mieszkaniu. Na klatce. Na klatce. Ponieważ oficjalnie było powiedziane w wypadku tego mężczyzny, że ta pani to nie, bo ona była tam gdzieś widziana, to nie, ta pani nie. W związku z tym on miał życie indywidualne, ale tak realizowane, że ta pani czekała na klatce schodowej, 2 piętra wyżej, jak się skończy posiedzenie biura politycznego. Jak się kończyło, on zostawał w domu, oni wychodzili. Oni, to znaczy te 4-5 osób, no. A ona wracała. Przepraszam, anegdota obyczajowa, ale no niezdarnie odpowiadam na pytanie, jak się miała indywidualność do pancerności grupy. Do pancerności grupy. I proszę mnie nie pytać, czy to zdrowe, czy to chore. Nie wiem. Nie wiem, tak żyli. Tak żyli. W każdym razie to, co powiedziałem, jest prawdą. Czyli oni płacili sobą za to, żeby być monolitem. Oni pewnie nie chcieli być monolitem. Jakby pan ich zapytał, to oni powiedzieli, jaki monolit, ale byli monolitem. Niewątpliwie byli monolitem. I to powstało w czasach, które były opresyjne, więc się zwarli, a potem w czasach, które już nie były monolityczne, po prostu z przyzwyczajenia polecieli dalej. No. Polecieli tak samo. A swoje indywidualności realizowali na boku. No. Na boku. I w tej chwili nie mówię tylko o obyczajówce. No ale nie jednak wszystko to, co jest jakieś takie istotne, no po prostu światopoglądowe, no to się sprowadzało do tego, że nie można było mieć jakiegoś światopoglądu takie tam, nie wiem, liberalnego. No nie wiem, już nie chcę tych przymiotników użyć. No nie mam, no po prostu nie można było. Ale z drugiej strony, jeszcze jedna anegdota, też prawdziwa. Mój przyjaciel, no oni wszyscy byli moi przyjaciele, no ale taki, to teraz będziesz wiedział, o kogo chodzi. Taki, co to rozwiodłem go z jedną panią, żeby tą panią ożenić z innym panem. Właśnie teraz się dowiedziałem, że się rozwodzą po 25 latach, a jego tego wysłać do Poznania. I on jest do tej pory z Ewą. Do tej pory jest.
No to właściwie wszystko powiedziałem. To ja tam przecież, będąc tam, no naprawdę bardzo często, to przecież ja słyszę, to ja widziałem, jak ona go traktuje na początku. Taki najprostszy test to był, może być coś na K, coś przeczytał. Ja mówiłem, wiesz co, to jest mój przyjaciel, Dolewski. To jest mój przyjaciel, ty se możesz go traktować jak chcesz, ale przy mnie, ponieważ robisz jakiś teatr, to ja wychodzę, bo ja se nie życzę. Bo ja go znam dłużej od ciebie, on tu w ogóle przyjechał, bo ja tam ręki dołożyłem, że on nie może być w Warszawie, ja sobie nie życzę. No to ona to, tutaj. Po czym wieczorem znowu, no po prostu najmłodszy, on wcale nie był najmłodszy, po wódkę. No po prostu gorzej psa. A dlaczego o tym opowiadam? Bo on kiedyś, ale tego nie mogę zacytować, bo to same brzydkie wyrazy, ale przez omówienie, a on powiedział tak, a wiecie co? A bez tego, że ja wiem, jak wam przykręcić śrubkę, to te wasze tu o dupę podłóż. I wytrzymał facet 25 lat. I jeszcze przez te śrubki parę nagród zdobył na Quadrinale w Pradze. Bo on tam robi za scenę. On zastąpił Lecha Raczaka. Tylko, że Lech Raczak był intelektualista, a on przyszedł jako rzemieślnik. I nagle się okazało, że on jest potrzebny, bo tam nikt nie wie, jak śrubkę dokręcić. No. Mimo, że oni wszyscy te śrubki kręcą, bo to przecież jest taki zespół, że oni wszystko robią sami. To znowu jest próba niezdarnej odpowiedzi na pytanie indywidualizm a grupa, a pancerna grupa. Pancerna grupa. Pancerna grupa, ale jednak grupa indywidualistów, tylko realizujących się na boku. Tak, tak. Proszę. Co? No, zaraz. Dziękuję. Bardzo przepraszam, że się upomniałem o kolejkę, ale ja już jestem zmęczony tym spotkaniem, bo ja tu przyszedłem się czegoś dowiedzieć. A informacja na temat tego, ile razy pani Wójciakowa komu dała z tych wygłodniałych hartów, to jest oczywiście, ona jest bardzo interesująca, ale z historycznego punktu widzenia mało twórcza. Ja mam tak, nie, przepraszam, nie, proszę traktować to, co mówię w cudzysłowie, ale jednak jest to pewien przytyk, ponieważ pan napisał książkę, którą uważam za cenną. Udzielił pan kilku wywiadów, które uważam za bardzo ważne. Uważam, że te wywiady powinno się pokazywać w szkołach licealistom. A dzisiaj obejrzałem i pańskie rozmowy w telewizji Republika, sierpniowe, obejrzało do tej pory około 800 osób. A powinno już w tej chwili, powinny te rozmowy znać przynajmniej, no nie wiem, 20-30 tysięcy. Taki jest zasięg odbioru. Ale wbija pan sobie sam gola, ponieważ napisał pan książkę ważną, a tutaj zaczynamy rozpowiadać, tak jak mówię, o tym, co mówiła pani, jedna pani, drugiej pani na korytarzu. Ale żeby nie przedłużać, to ja chcę zadać jedno pytanie i prosić pana, żeby pan mi odpowiedział, czy taki proces miał w ogóle miejsce. Bo mówimy o teatrze, który powstał w 1964 roku. Mniej więcej w 1962 roku na Zachodzie zaczęła się kształtować tak zwana nowa lewica. W 1964 roku Marcuse napisał Człowieka jednowymiarowego, a w 1965 napisał Uzasadnienie teoretyczne eksterminacji prawicy. Taki esej pod tytułem Tolerancja represywna, którego większość ludzi w ogóle nie wie o jego istnieniu. Potem Beuys tworzył swoje różne teorie szamanizmu w sztuce i tak dalej, i tak dalej. Powstała gigantyczna teoria, bardzo precyzyjna teoria zarządzania hołotą, którą trzeba najpierw wyprodukować. To był moment, i cała nowa lewica to była sytuacja taka, w której nowi marksiści, marksiści kulturowi, postanowili wygrać z marksistami bolszewickimi, czyli tymi, którzy stosowali pałkę. I wszystko, co się działo potem u nas w 1968 rok, a przede wszystkim Praga. Ludzie sobie wyobrażają, że to był jakiś zryw wolności. Nie było żadnego zrywu wolności. To była walka między
marksistami kulturowymi, a marksistami pałkarskimi. A oczywiście pewna grupa ludzi wzdychających nie do wolności, tylko do peweksów, poszła na to, bo wolno było po prostu, no, była perspektywa, że będzie można wypić spokojnie alpagę i pokopulować bez groźby księdza i rodziców. To nie dorabiajmy wielkiej filozofii do tych procesów. I moje pytanie jest takie, czy w pańskim doświadczeniu z grupą ludzi, biorę tu do kupy Grotowskiego, Teatru Smego Dnia, a również tych wszystkich szturów, Holandówny dzisiaj, Wajdów i tak dalej, cały ten kociołek. Czy w kontaktach pańskich z tym środowiskiem zauważył pan chociaż kiedykolwiek taki moment, żeby w ich rozmowach pojawiły się tego typu problemy? Świadomość wielkiej kulturowej operacji, wielkiej manipulacji, która jest wykonywana i która doprowadziła do tego, co się w tej chwili dzieje. Przecież oni są wściekli. Dlaczego oni są tak strasznie wściekli w tej chwili? Dlaczego tak plują? Ponieważ wszystko się udało. Konbendita można było wsadzić do Parlamentu Europejskiego, a ludzie i tak ich traktują jako marginalną hołotę. Tylko tyle, że się ich boją. Kończę, wracam do pytania. Czy pańskim zdaniem był taki moment w ich ewolucji, która w zasadzie nie była ewolucją ideologiczną, bo oni są dokładnie tacy sami ideologicznie, tylko są coraz bardziej zgorzkniali. Oni nienawidzą świata, ponieważ no, dzisiaj widać, jaka to była dęta malizna. Czy w tej ewolucji sytuacji u nich pojawiła się refleksja na jakimkolwiek poziomie teoretycznym wyższym niż prosta kopulacja? Dziękuję. Słucham? Krzysztof Karoń, Historia Sztuki KOM.pl. Panie Jacku, jeśli można komentarz, bo pan Krzysztof mnie wkurzył. Ja bym powiedział, to co powiem, to dotyczyło tylko tego, co odrzucił pan Krzysztof. Odrzucił to, co pan dzisiaj pokazał językiem i głębokością Dostojewskiego. Opisał pan tę grupę. Taki Dostojewski dzisiejszy i taka grupa dzisiejsza. Ale pytanie moje jest takie, albo ocena dla pana Krzysztofa. Jak pan w ogóle odrzuca Dostojewskiego, to może pan odrzucić ten język dzisiejszy, opowiadanie o tej grupie. Ale jeżeli Dostojewski coś mówi o tego typu, dość podobnych zresztą, próbach zmiany cywilizacji, to ja bym tego języka nie odrzucał. No bardzo panu serdecznie dziękuję, bo byłem, znaczy o tyle byłem w kłopocie, że rozmawiałem z panem przed sekundą, znaczy wcześniej na korytarzu i pan mnie zainteresował. Mówi pan z przejęciem, ale ja no, powinienem powiedzieć, że odrzucam to, co pan mówi, ale to nie to, że odrzucam, bo ja pana nie odbędę, ja się kompletnie nie zgadzam. Kompletnie się nie zgadzam z oceną. I się nie zgadzam, że mówiłem tam, że jedna pani jest drugą panią, ale to pan ma prawo oczywiście do swojej oceny. Mówiłem o zupełnie czym innym, odpowiadając na pytanie o jednostkę i grupę, ale to może pan oceniać. Ale na przykład kompletnie się nie zgadzam z oceną marca. Kompletnie. No ja w marcu też dostałem tam, wie pan, byłem tam nastolatek, chociaż nie, no byłem już w liceum. No kompletnie, przecież marzec był zupełnie co innego. Jak pan mówił o obyczajówce, to pan mówi w sposób ahistoryczny. To pan mówi z dzisiejszej perspektywy. No. Marzec był, bez względu na to, co tam Moczar kombinował, co mnie obchodzi Moczar, no, co mnie obchodziło, to ja dziadów nie widziałem, ale pod pomnikiem stałem i wiedziałem w jakiej sprawie pod Mickiewiczem. I wiedziałem w jakiej sprawie i te 25 osób, czy do 50, które tam były. I to żeśmy, przepraszam bardzo, w tej samej sprawie, w której potem milionowo żeśmy wyszli w sierpniu. No dokładnie to była ta sama sprawa, tylko że w marcu studenci, potem robotnicy, a za Solidarność wszyscy razem. No to było wolność. No i to nie miało nic wspólnego z Paryżem. W Paryżu było, no w ogóle u nas było odwrotnie niż w Paryżu. No jak to, jaką wolność? Wolność albo jest, albo nie ma. Wolność. No.
No, ja się mylę. No to się Moczar pomylił, no, który chciał tam coś ugrać. Ale co mnie Moczar? No mnie Moczar wtedy nie interesował kompletnie. Panie Jacku, ale pan Krzysztof pytał o to, czy w życiu intelektualnym tej grupy Teatru Dnia Ósmego istniały wątki, które teraz byśmy uznali za lewackie, wywodzące się z tego 64-68. Łądkowska Milka. Ja bym sprowadziła to pytanie do takich kategorii bardziej nam bliskich, bo rzeczywiście to, co pan mówi, jest niezwykle interesujące, ale zgadzam się z Józkiem, z panem Jackiem, który mówi, że to jest ahistoryczne, prawda? W tamtym czasie pana opinia o postawie, czy też pana pytanie o postawę, że w 68 roku nie wiedzieliśmy, że płyniemy na fali rodzącej się nowej lewicy. My jednak byliśmy troszkę tak, jak mówił to chyba Bukowski, że kiedy go pytali, czy pan jest z obozu lewicy i prawicy, jego słynna odpowiedź, na razie jestem w obozie koncentracyjnym, jak mnie wypuszczą, to się zastanowię, czy jestem z lewicy, czy z prawicy. Prawda? Więc ja myślę, że troszkę tak, że my w tamtych latach tacy byliśmy. Sekunda, bo ja chcę sprowadzić pana myśl do pytania, na które odpowiedź mnie ogromnie interesuje i ja myślę, że ono jest bliskie pana temu, co kryje się niejako w pana pytaniu, tylko że jest może bliższe nam wszystkim tutaj. Czy ósemki, ja jestem wrocławianką w ogóle z urodzenia i z pochodzenia kulturowego swojego czasu. Mówię o pochodzeniu kulturowym, bo to jednak miasto, które w tamtych latach miało również swoją niezwykle silną atmosferę teatralną, z którą ja byłam bardzo blisko. Byłam aktorką Kalambura swojego czasu, byłam przy Grotowskim blisko, robiłam magisterium przy Kazimierzu Braunie. Chodziliśmy latami na te festiwale Teatru Otwartego, które Wrocław swojego czasu robił, chociaż to już są lata 70. oczywiście, prawda? Natomiast jestem ciekawa, czy więc moja taka biografia kulturowa, teatralno-kulturowa nie idzie ósemkami. Ja tylko słyszałam o ósemkach, a poznałam ich znacznie później. Poznałam teatr znacznie później. Wrocław był wystarczająco nasycony nowym teatrem, żeby nie szukać gdzieś na zewnątrz. Natomiast my na przykład nie wiedzieliśmy, że płyniemy na fali kontestacji, że użyję słowa, którego myślę, że powinien pan użyć w ślad za książką Drogi kontrkultury i tak dalej, prawda? Że cała tamta ówczesna ona dotarła do Polski w sposób apolityczny, do nas, młodzieży tamtego pokolenia. Ona dotarła apolitycznie, tak, tak. Nie, proszę pani. I teraz pytanie bardzo konkretne. Przepraszam za rozgadanie się moje, bo to rzeczywiście po prostu mnie bardzo poruszyło jako fragment także mojej biografii. Tylko takie pytanie, czy ósemki wiedziały, na jakiej fali płyną? Bo to chyba do tego się sprowadza. Czy wiedziały, w jakim kontekście kulturowym istnieją? To chyba jest podstawowa treść pana pytania. Potem ta kontestacja, ten bunt został kupiony przez mainstream i stało się, co się stało. Może pozwolimy najpierw pan. Nazywam się Roman Sosiński. Jak wiesz, no, znam ósemki też długo, nie tak długo zapewne jak ty i nie, blisko, choć nie tak blisko jak ty z pewnością. Tu się mówi o tym, że z jednej strony oni byli tacy sami od początku, tacy jak są w tej chwili od początku, z drugiej strony mówi się, używa się słowa zdrada, ewolucja i tak dalej. No więc ja powiem, że ja też się czuję w jakimś sensie zdradzony. No, jeżeli oni przeszli od odważnej kontestacji PRL-u do flirtów zaawansowanych z Palikotem, no to no niestety, no, coś mi, nie wiem w którym momencie, no, ale mogę się poczuć też zdradzony. I moje pytanie jest takie, no, czyli jakaś tam ewolucja, no nie wiem, no może myśmy od początku nie zauważyli, no ale raczej mi się nie wydaje. No. W pewnym momencie musiał nastąpić jakiś zwrot w kierunku tego, no użyjmy, nie bójmy się tego słowa, lewactwa.
Moje pytanie jest takie, czy nie sądzisz, że wpływ na to, tutaj było, pani użyła bodajże określenia konformizm w innym kontekście, czy to częściowo ta ewolucja w stronę tego zdecydowanego lewactwa czy na nią nie wpłynęły kontakty z alternatywnymi teatrami na Zachodzie czy na świecie, które, no, co tu dużo mówić, no, nie wiem w jakim stopniu, ale w znacznym na pewno lewicowe czy lewackie były. A mogę jeszcze pociągnąć chwilkę to pytanie? Mogło tak być, krótko odpowiem. Chciałbym jeszcze tylko nawiązać z pytaniem, bo też o to lewactwo, bo pan wspomniał, że tam wisiał Bader-Meinhof na ścianie. Tak. Czy on wisi do dziś? Bo ja rozumiem, że ta ideologia... Nie, Ewa to było, przepraszam, to było M4 w bloku, a dzisiaj to jest jedna z większych willi. Rozumiem, ale jakby ideologicznie, bo chodzi o to, że jeżeli ktoś wyrasta z Bader-Meinhof, to absolutnie w ogóle nie jestem zdziwiony, że dociera do Palikota. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka. Chciałbym dokończyć. Druga sprawa. Jeżeli ktoś zaczyna od Bader-Meinhof, to moim zdaniem to mi trochę przypomina Kuronia i Modzelewskiego piszącego list do partii. Gdyby ich list do partii się zrealizował, to mielibyśmy w Polsce Kambodżę. Pol Pot był bardzo wykształconym człowiekiem na Sorbonie. A Teatr Ósmego Dnia robiłby przedstawienia w obozie koncentracyjnym. Moim zdaniem. Jeżeli tak by było, i w związku z tym mam pytanie do pana, czy pan też uległ fascynacji Bader-Meinhof i podobnego typu zbrodniarzom? Nie. Ja nie uległem, dlatego mogłem napisać tę książkę. Chociaż ja bym wolał, oczywiście, to fantastycznie pan powiedział, ja nie jestem taki mądry. Ja na taką okazję odpowiadam, że cytatem z Gombrowicza, moim ulubionym, że żeby poznać smak zupy, to po pierwsze trzeba wyjąć głowę z garnka. No to ja myślę, że ja nie trzymałem za bardzo tej głowy w garnku, tylko wydawałem się im potrzebny. Bo nie będę tu swoich zasług podnosił, ale po prostu ja im bywałem potrzebny. Nie było tej świadomości, to o czym panu mówiłem. Absolutnie nie było. Znaczy, to, że ja się nie zgadzam z taką pańską analizą 68 roku, no to się nie zgadzam, ale to jest na dłuższą. Nie było tej świadomości, ponieważ, no przepraszam, że ja to tak uproszczę, bo ja jestem przed studiami zawodowymi, to tam filozofię studiowałem, ale może zapomniałem. No jestem nieprzygotowany dzisiaj. Dobrze. Nie było tej świadomości, ponieważ to był odruch moralny. To był odruch moralny. Już mówiłem. Bici i bijący. Koniec, kropka. Tam co, kto, tam Bader-Meinhof byli do kapitalistów. Tylko ja nie wiem, czy Ewa wiedziała, że tam jakaś kulka w głowę. Nie jestem pewien, czy wiedziała. Nie jestem pewien. Bader-Meinhof generalnie, żeby było lepiej na świecie. No, przeciwko tym tam krwiopijcom. No, to tak było. To tak było. Mało tego, przekroczył granicę. Ale czy ona wiedziała, że tam coś, pistolet do głowy, i znaleźli tego, jak on się nazywał, Aldo Moro, tak? Że go w bagażniku znaleźli. Podejrzewam, że to mogła być, znaczy ja teraz już coś, jakieś bajki opowiadam, ale ja podejrzewam, że to mogło być tak, wie pan, wypierane. Wypierane z wiedzy, w ogóle ze świadomości, ponieważ był odruch moralny. Za to biorę odpowiedzialność. Komuś zrobili krzywdę, ktoś robił za Janosika, w związku z tym jesteśmy z Janosikiem. Można? I sami jesteśmy Janosikami. Można? Tak ja to pamiętam. Proszę pana, o jakim odruchu moralnym pan mówi? Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować miłej pani, która przetłumaczyła moje pytanie na to pytanie, które jakoby chciałbym postawić, bo go nie potrafiłem sformułować. Proszę pana, moje pytanie w gruncie rzeczy się sprowadza do takiego pytania i teraz proszę go uważnie posłuchać. Wszystko to, co się dzieje w tej chwili, jest wynikiem pewnego procesu, który się zaczął w 60-tych latach, który był likwidacją kultury, elementarnych odruchów kultury.
Pan przed, nie przed chwilą, ale w trakcie tego wystąpienia podkreślał, bardzo pan podkreślał i stąd było moje pytanie. Jacy to oni strasznie byli wyrafinowani intelektualnie, a to Kierkegaard, a to tam ci wszyscy następni i tak dalej. No to jak mi pan takie rzeczy opowiada, to ja zakładam, że oni nie idą na taki spontan, bo im się zachciało wolności, o ile w ogóle byli w stanie zrozumieć to słowo, bo obawiam się, że do tej pory większość ludzi tego słowa nie rozumie, bo dla większości ludzi wolność to jest brak przymusu, brak ograniczeń, no to jest wolność dla cymbała. Mnie chodzi o to, że jak pan mówi o tym, że to byli tak bardzo wyrafinowani ludzie, to ja bym się chciał wreszcie dowiedzieć, kiedy w tym procesie skończyło się wyobrażenie wolności na poziomie studenta w akademiku, który sobie chce pokopulować, znowu wrócę do tego wątku, a kiedy pojawiła się refleksja na temat tego, czym ten proces naprawdę jest i czy w ogóle się pojawiła. Bo jeżeli się nie pojawiła, to nie ma problemu. Dziękuję. Proszę pana, problem polega na tym, że pan postawił tezę. Bardzo pana przepraszam, bo pan jest interesującym człowiekiem i tylko tu czas pewnie się skończy. Pan przemawia jak doktryner. Znaczy pan postawił tezę i pan chce, żebym ja panu powiedział, w którym momencie. W żadnym momencie, ponieważ pańska teza jest głęboko niesłuszna. Nic się nie zaczęło w 1968 roku, co owocuje. Coś? Tak, ale tylko coś, ponieważ żyjemy w świecie kolorowym. Tutaj, to musiałby mi pan powiedzieć, co się zaczęło, że gender studies się zaczęło? No zaczęło się, ale gender studies nie wyczerpuje tej rzeczywistości, w której żyjemy. Nie wyczerpuje tej rzeczywistości. Narzuca ton, zgarnia kasę, rozdaje posady i tak dalej, i tak dalej. Mam to w nosie i oni też mieli w nosie. Chodziło, proszę pana, o wolność. Nie będę tego tłumaczył. O wolność chodziło. W pełnym tego słowa znaczeniu wyczytano z Dostojewskiego i z Jana od Krzyża. Tak jest. Tak jest. I to w ogóle i żadnych tam, powtarzam, to co się działo w Paryżu w 1968 roku, a to co się działo na Uniwersytecie Warszawskim, co się działo ze mną, bo co się działo z Adamem, to niech pan zapyta Adama M. W jego głowie się pewnie działo co innego, ale ja nie byłem taki mądry. A mnie też lali wtedy, w 68. Mimo, że chodziłem do reja, może dlatego, nieważne, jakąś kombatanstwo. Odpowiadam, nie było takiej świadomości, ponieważ nikt nie stawiał takich tez. Nikt nie stawiał takich tez, o których ja twierdzę i się opieram, ale to nie jest na tą dyskusję, bo było za długo. Są ahistoryczne. Pan to mówi z dzisiejszej perspektywy i w tym momencie pan ma rację. Myśmy tego nie wiedzieli nie dlatego, że byliśmy głupi, tylko świat, ten nasz świat wyglądał inaczej. A tu chcę jeszcze komuś odpowiedzieć. Oczywiście oni do Argentyny jeździli, przez Horacio, zapomniałem nazwiska, taka para, oni to po polsku mówili, no to komuniści, no oni mówili otwartym tekstem, że komuniści. No przecież Ewka o tym Bergoglio, no poza tym Stasińskim, się Stasińskiego naczytała, no to jej też tam ci komuniści argentyjscy mówili, że ta junta, no junta wiadomo, no junta co robiła to wiadomo, a księża to w ogóle ten, ale jako komuniści, no to w ogóle nie było rozmowy. W związku z tym, nie wiem kto, ty, tak? Ty. Oczywiście, że tak, bo oni jeździli na zachód. No i prawdopodobnie, tylko że ten Horacio, to ja też z nim parę razy rozmawiam, on też był nie głupi. Znaczy on był głupi, bo był komunistą, no. Ale nie był inteligentny, o tak bym powiedział. Też dużo czytał, tylko że... Ale no ja nigdy w życiu nie byłem w Argentynie i co są czarni pułkownicy, coś czytałem na ten temat, ale trudno mi jest to nawet sobie wyobrazić. W związku z tym znowu nie chcę ahistorycznie o tym, ale że oni przesiąkali, ja nie chcę używać określenia lewactwo, nie chcę używać tego określenia, ale no nie, niech będzie, że oni tym przesiąkali tam, ale no to padało ziarno na podatną glebę. Jeżeli ja mówię o zdradzie, upieram się przy tym określeniu, chociaż określenie, że to zarozumiałość, czy że hybryd, że pycha, może lepsze. Oczywiście to jest
to jest bardzo cienkie, bo to ja to personalizuję, bo mówię, że ja się czuję zdradzony, ale jeszcze raz to powtórzę. Ja uważam, nie, to nie tak miało być. Mało tego, ja w książce na przykład używam takiego określenia, że oni coś obiecywali takim ludziom jak ja. Czyli takim świeżo po studiach, takim co to tu tego, tu w świecie trzeba coś zmienić, coś zrobić. Oni coś obiecywali. Już nie będę tego precyzował, co obiecywali, no ale generalnie uczciwie, mądrze, nie przeciwko ludziom, tylko z ludźmi, upraszam strasznie, bo z jakimi ludźmi, prawda, przeciwko, no wiadomo przeciwko komu. Nie bardzo wiadomo z kim, ale wiadomo, że tak, z człowiekiem przeciwko władzy. No strasznie upraszam, ale oni też upraszczali, tak to było. I to zdradzili, dlatego że jak weszły pieniądze, ponieważ ja mam taką tezę, ponieważ ja wykonuję zawód reżysera, tutaj Joasia Krakowska o mnie napisała, że jestem byłym reżyserem. No dobra, no więc jestem reżyserem na urlopie, ponieważ w mojej dziedzinie, nie wiem czy państwo wiedzą, przepraszam, dygresja, ale no 100% środków i możliwości w dziedzinie wykonywania zawodu. Andrzej się ze mną nie zgodzi, bo Andrzej ten zawód wykonuje, ja chwilowo nie, ja w Amsterdamie. No to wszystko zależy do tej innej Polski. No to wszystko należy do tej innej Polski. W związku z tym, jak się pojawiły możliwości, że to można na tym zarobić, no to oni w to weszli jak w dym. No. To weszli jak w dym. A kiedyś na tym nie zarabiali. I oczywiście ja w tej chwili nie mówię, że mam pretensje, że oni zaczęli zarabiać, bo to nie jest karalne w kapitalizmie. Zarabianie pieniędzy w kapitalizmie nie jest karalne. O ile mi wiadomo, chyba że się coś zmieniło ostatnio. Tylko że po prostu no jest cienka granica. Jak to się zaczyna, no cienka granica koniunkturalizmu. No ja nie wiem w którym momencie, ale to zaczynają być inne wybory. No po prostu inne wybory, jak to się tak prosto z poniedziałku na wtorek to się po prostu opłaca. Takie zaangażowanie. Już ferwa, a teraz ktoś tu pan powiedział, że ten Palikot to tak wynikał z Bader-Meinhof. No to jest śmiało postawiona teza. Ja z Januszem Palikotem jestem po imieniu od 95 roku i piłem jego nalewki. No ale ja go poznałem jako filozofa i wielbiciela Gombrowicza. No. Na festiwalu gombrowiczowskim. No. Ale to dobrze, no to teraz ja nie opadam, czy ja z nim teraz piję, tylko w 95 roku. Mówię, że jestem z nim. Znaczy teza, że od Bader-Meinhof do Palikota jest śmiała bardzo, ale to ja muszę sobie przemyśleć. Dziękuję bardzo. Dobrze, już. Dziękuję bardzo, już mam. Tomasz Wyścicki, ja trochę chciałbym zmienić temat. Nie o 68, tylko o trochę bliższych czasach. Mnie zaintrygowało to, co te fragmenty dotyczące, znaczy około lustracyjne w pańskim wywodzie. To znaczy z jednej strony ten Bergoglio, któremu zlustrowany wbrew zasadom, z drugiej strony ten pryncypialny, podtrzymywany sprzeciw przeciwko lustracji przez całe to środowisko. Z trzeciej strony te emocje, o których pan opowiadał, te nocne telefony, kto to tam donosił i kto był ten TW Jacek. A z czwartej strony spektakl Teczki, który był być może, był ostatnim jak dotąd, podejrzewam, tak już zostanie, spektaklem, o który obejrzałem, bo tych przedszczelarzy przeczytałem opis i podziękowałem. Nawet napisałem takie pożegnanie z ósemkami dla mnie, to było pożegnanie. Okazało się, że jednak nie, że potem zobaczyłem te teczki i te teczki są dla mnie czymś wyjątkowo ciekawym. Znaczy jest to jedna z ciekawszych dla mnie prób wykorzystania materiałów ubeckich jako, że tak powiem, jako podstawy do dzieła sztuki. I jak to wszystko pogodzić, bo mi się to wszystko kupy nie trzyma. To znaczy, jak pryncypialni antylustracjoniści robią całkiem mądre przedstawienie, takie jakby to być nostalgiczne, gdzie śpiewają w duecie z samymi sobą sprzed 30 lat. I jakby to wszystko całkiem się dobrze trzyma, gdzie nie ma, jest to jakoś oczyszczone z tych emocji, o których pan opowiadał, o tych nocnych telefonach, gdzie jakby się to nijak nie ma do tego pryncypialnego antylustracjonizmu przed przedstawieniem i po przedstawieniu, żeby było zabawniej, bo nie zmienili zdania, nie zrobili to przedstawienie, tak jakby to nie, jakby nie zauważyli, że to się kompletnie nie zgadza z tym, co głosili wcześniej i głoszą dalej. I jak to wszystko, mnie się, jak mówię, to mi kompletnie wszystko razem się, jakoś się wszystko nie trzyma kupy. Jak pan to wyjaśni? No, ja panu tego nie wyjaśnię. Ja powiem tak, no to, ale to pan to powiedział. Ja uważam, że dobrze pan to powiedział. Ale ja mogę tylko powiedzieć, że oni tacy są. Mam być złośliwy, czy nie?
Mam być złośliwy? No to bym powiedział tak, ponieważ w tych teczkach to ja występuję. Przynajmniej w pierwszej wersji. Pada moje nazwisko. No bo jak występowałem w życiu, no to tam w tych teczkach, już mówiłem o tych telefonach, no to tam jeszcze był taki wątek z Davidem Bowie. Bo ja miałem, znaczy to nie ja miałem być reżyserem, ja napisałem scenariusz z Opętanych. Do Andrzeja się zwracam, bo Andrzej wie, o co chodzi. Znaczy wiesz, o autorze wiesz, o co chodzi, nie tam, nie te. David, bo Michał miał reżyserować. Michał miał reżyserować Ratyński, a ja scenariusz napisałem. I co robiłem? No dzwoniłem do Tadeusza i opadałem. Tu David Bowie, tu Michał Ratyński w Berlinie coś załatwia, jakieś pieniądze. Tego, no jakaś po prostu paranoja. No i co? Rozmowy kontrolowane. I potem po 20 latach oczywiście wszystko było nagrywane. Wszystko było nagrywane. To są anegdoty. Proszę pana, tacy oni byli. Nie ma żadnej sprzeczności. Zapytałem, czy mam być złośliwy. No był pewien wątek, że przed powstaniem teczek było zaproszenie z Nowego Jorku. No był taki wątek. Był tak. Ale czy to jest odpowiedź na pytanie? To już spełniłem postulat, że jestem złośliwy. No tacy oni, chciałem powiedzieć, byli. Tacy są. Tacy są. Tacy są. Są przeciwko lustracji. To znaczy tak. Jak pan widział przedstawienie, to pan wie świetnie. Znaczy ja teraz interpretuję. Że oni chcieli sobie zakpić. Oni pewnie chcieli IPN skompromitować przy okazji, tylko nie wyszło. Nie wyszło. Się nie dało. A dlatego, że prawda się często, nawet nie często, bo przecież gówno prawda tischnerowska to jest dla pijanych górali, nie? Tischner wiedział, gdzie jest prawda z tych trzech prawd. To Tischner, ja przynajmniej chcę tak wierzyć, że wiedział, gdzie jest prawda. Gówno prawda to było dla powódce dla górali tam w Łopusznej. Prawda się sama broni. Prawda się sama broni. Ale oni twierdzili, ja już nie pamiętam w tej chwili, o którym to jest przedstawieniu, tekst wykorzystywany w teczkach. To jest tekst chyba z Ach, jakże godnie żyliśmy. To jest recenzja napisana przez kapitana Milicji Obywatelskiej, obecnego na tym przedstawieniu może parę razy służbowo, który napisał notatkę. I oni twierdzą, to ja to wiem, oni to chyba nawet, to jest gdzieś zapisane, ale ja to wiem, no znaczy daję słowo honoru, że to wiem, że bo wiem od nich, że to jest najlepsza recenzja. Ty, ten kapitan, on lepiej od ciebie pisze, bo ja też o nich pisałem, lepiej od ciebie. Bo on, jakiś polonista, po prostu zrozumiał dokładnie przedstawienie. Oczywiście potem jest w ostatnim, temu w łeb, temu 5 lat bez wyroku i tak dalej. Ale to był komentarz, żartuję, ale to był komentarz operacyjny. Ale przed tym był tekst, który można było potraktować jako recenzję. Znaczy nie, że recenzję, że mu się podoba, czy nie podoba. Ale to on był recenzent na poziomie. Recenzja na poziomie to nie jest, co mi obchodzi, czy mu się podoba. O czym to jest? I pan kapitan wiedział, o czym to jest. I analizował bardzo głęboko. W tym sensie ja mówię, że prawda się sama broni. Bo on napisał prawdę, ten kapitan. W związku z tym oni z otwartą przyłbicą, oni oczywiście tam tych teczek to mieli tam 0,5 tony, a wykorzystali na godzinę 15. Oni chcieli w moim przekonaniu, to jest moja interpretacja, to nie twierdzę, że mi to powiedzieli, w moim przekonaniu intencja była taka, żeby ośmieszyć. IPN ośmieszyć i w ogóle, że tamteczki, że to fałszywki i tego. A nagle się okazało, że pan kapitan po prostu coś ma do powiedzenia o ach, jakże godnie żyliśmy. I to po 20 latach, bardzo proszę. To było tam ilustrowane tym powtórkami ich tamte, to spuśćmy na to kurtynę, wszystko jedno. Ale nagle się okazało, że te teksty są piorunujące. No. Że te teksty są piorunujące, bo one coś opowiadają o świecie. No. Teksty pisane przez donosicieli. Przez donosicieli. Coś opowiadają o świecie, ponieważ ten świat, tamten świat, bo to dotyczyło lat 70., 80., co chciałem powiedzieć? No składał się z donosicieli też. Też. I oczywiście należy ich sądzić moralnie, ale intelektualnie niektórzy. Ja nie miałem do czynienia, nigdy nie chodziłem do cenzury i no to, przepraszam, można tutaj w tej sali Adama Michnika cytować? Pamiętasz Adam na strajku, jak przyszedł?
I Piotruś Radziszewski go zapytał, panie Adamie, bo pan tak mnie tak przyjęty cały straszny. Panie Adamie, bo pan ma takie doświadczenie, to tak ze służbą bezpieczeństwa, tak jakaś metoda na rozmowę. A Adam mówi, żadnych kontaktów. To nie są ludzie z towarzystwa. Adamie, na strajku, państwowej dyscyplinie, to już jest powiedział, no trafione dykę. W związku z tym ten świat się składał z donosicieli i niektórzy gadali nie głupio, no. Ale moralna moja ocena, bardzo przepraszam, nie odmówię sobie. Dziękuję bardzo. To ja mam takie pytanie, czy jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to przypadkiem nie chodzi o pieniądze, dlatego że jak to jest z tą zdradą? No, taka Gazeta Wyborcza, która powstała właśnie z ukradzionych pieniędzy, prawda, nagle stała się pierwszym mecenasem, prawda? Mamy nagrodę Nike, a właściwie należało mówić Michnike, prawda, bo to jest nagroda Michnika właściwie, prawda? I jak to jest? Tutaj chcieliśmy założyć nawet taki podklub i udzielamy azylu. Leszkowi Długoszowi udzieliliśmy tutaj azylu w klubie Roninów kiedyś, prawda? Bo kiedyś tu przyjechał i mówił, jak to go sekują, kopią, prawda? I odstawili go od piwnicy pod baranami, dlatego że ośmielił się coś napisać o hrabim Ronikerze, starym ubeku, prawda? Także tu mam jeszcze taki kabaret Otto jako przykład. Przepraszam, teraz chodzę do coraz niższej sztuki, ale tutaj mamy Ryszarda Makowskiego, który za tydzień będzie śpiewał i jak to było, nie wiem jak to było dokładnie, kulisów nie znam, z rozstaniem się z kabaretem Otto, ale widziałem w telewizji, jak Lech Wałęsa i ksiądz Cybula przyszli na występ kabaretu Otto, prawda? I Wałęsa nic nie kojarzył, co tam się dzieje, śmiał się w nie wiadomo jakichś momentach, kiedy nikt się nie śmiał, prawda? I wtedy Ryszard Makowski od nich odskoczył, bo oni poszli w komercję. Prawda? Jak widziałem Wałęsę, aha, to on was kupi. No i kupił, prawda? Czy tam jakiś establishment w każdym razie ich kupił? Czy to nie jest tak, że jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze? Jeszcze takie ostatnie pytanie wiążące się z tym. Panu nie śmierdziały pieniądze ze zsypu? Ze Socjalistycznego Związku Młodzieży Polskiej? Bo ja działałem w ZSP. Zrzeszeniu Studentów Polskich, ale kiedy skończyłem studia, to już był SZSP i w życiu bym się z nimi nie zadał. Dziękuję. Trudne pytanie. Nie pamiętam, to znaczy mogę powiedzieć o tyle, że mi nie śmierdziały. Przepraszam. Zapomniałem. O tyle mi nie śmierdziały, że ja do tej organizacji nigdy nie należałem. Myśmy z Wandą w szkole teatralnej skasowali najpierw tę organizację, pamiętasz, Jacek? A potem zakładaliśmy, Wanda, pierwsza przewodnicząca NZS-u, Łomnicki nazywał, to jest dygresja. Myślałem, no, panie Jacku, proszę o tym NSZ-ci opowiedzieć. Słowo honoru, o tym NSZ-ci proszę opowiedzieć. No więc dobrze, Wanda była pierwszą przewodniczącą. Ja próbowałem z nią konkurować, ale mnie wycięli, bo ja byłem ekstrema i mnie wycięli. Wanda była zrównoważona, była pierwszą przewodniczącą, ale przed tym żeśmy rozwiązali w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej SZSP czy ZSP? Nie wiem. EZSP. Nie broniło się, tak. Szanowny panie, więc czy śmierdziały, czy nie śmierdziały? No to jest znowu długi temat. Ja o tym mówię w książce, ale już o tym mówiłem wcześniej. Odpowiem tak, jak mówiłem wcześniej, bo to znaczy, że nie mam innych argumentów. Że mianowicie myśmy myśleli, że to jest nasze, że to nie jest ich, tylko to jest nasze. To tak się składa, że oni tym administrują i administrują w sposób niegospodarny, no w ogóle lista przymiotników wiadomo, ale że to jest nasze. Że to jest nasze. Ja nigdy nie byłem na żadnej pensji, ale jak jechałem, jak oni mnie zabierali, ja na przykład Mir Karawan przejechałem pół i miałem 10 dolarów ze sobą, a chyba wydałem więcej. No to tam mi dawali jakieś pieniądze. No to mi Ewka dawała jakieś pieniądze, no a to ona też nie, że wyjmowała z własnej, tylko dostała pewnie od... Już nie wiem, kto to organizował. Krótko mówiąc,
Upieram się, że mi nie śmierdziały, ale ręki sam nie wyciągałem bezpośrednio, ale oczywiście z tego korzystałem. Ale powtórzę to jeszcze raz. Korzystałem z nagrabionego. Nie grabiąc sam, dlatego że tam makaronik i hamburger i wystarczyło. I wystarczyło, dojeżdżałem jakimś samochodem. Ale z nagrabionego. Prawda? Nie wiem, czy się jasno tłumaczę. A że oni byli na posadach, bo nie byli na posadach. Ale co z tego, że byli na posadach? Byli na posadach, ale znowu powtórzę, z nagrabionego. No i już, ale robili swoje. Robili bez cenzury i robili swoje. Ja mam wrażenie, że to niepotrzebny jest spór o to ZSP, że to wtedy ósemki, podobnie jak Akademia Ruchu, zostały objęte etatami w ramach Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Rozrywkowego. Tak było. To znaczy, ja wam tylko mogę państwu, Małgosia, moja przyjaciółka. Ale pamiętam te czasy. Ja tylko mogę powiedzieć tak, bo to piszę w książce. Na przykład o Staniewskim, czyli Gardzienice. Myśmy się tam kiedyś przyjaźnili. A potem to się mówiło tak. My chodzimy do więźnia, a Staniewski jeździ na festiwale. Bo on tak metafizyczny teatr robi, a my robimy teatr jeden do jednego, o tym, co jest. No oni też jeździli na festiwale i ja od czasu do czasu jeździłem z nimi. Ale generalnie rzecz biorąc, różnica polegała na tym, że Staniewski jeździ na festiwale, a my chodzimy do więźnia. I to jest prawdziwe. A że kto za to płacił? Wszystko jedno, czy SZSP, czy PZPR, wszystko jedno. Nagrabione, to znaczy ten nagrabił, a myśmy mówili, oddaj przynajmniej te $10. No to wie pan, jak pan się zgłaszał po 10, to tyle dawali. To jakieś ZSP, czy jakieś coś tego. Ale przecież nie mogłem zarobić tych $10, nie? No nie było takiej możliwości. Więc to wie pan, no to cała długa rozmowa, ale no to mogę powiedzieć, że korzystałem. Korzystałem, ale z drugiej strony po gombrowiczowsku, tutaj obecność Andrzeja mnie stymuluje, no to te pestki się jednak podrzucało. A po co te pestki rzucać? No a żeby było trudniej. Ale co trudniej? Siadać, chodzić, trudniej. Akurat w dziedzinie podrzucania pestek, czyli utrudniania, na przykład żeby siedzieć za wygodnie, no to ósemki ma Teatr Ósmego Dnia, bo wtedy był Teatr Ósmego Dnia, nie żadne ósemki, bo mówię o 70-tych, 80-tych latach, no to mają niezaprzeczalne zasługi. Niezaprzeczalne. Dzięki swojej odwadze, cywilnej odwadze. Tego im nie brakowało nigdy. A nawet na takim spotkaniu kiedyś powiedziałem, że chyba dzisiaj też są odważni. No, na przykład się zapisać do Pani Kota, to rany boskie. To chyba już jest w ogóle jakiś inny stopień. To już powiedziałbym brawura. Przepraszam, rozgadałem się, dziękuję. No można powiedzieć, że to nie pierwszy raz w historii Polski, kiedy wczorajsi bohaterowie mniej, że tak powiem, godną rolę pełnią z czasem. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Polecam państwu książkę, w której jest jeszcze trochę ponad to, co dzisiaj Jacek powiedział, więc myślę, że... Będzie za tydzień? Tak, tutaj. Można będzie przeczytać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.